Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj przychodzimy do Was z opcją na danie bezmięsne. Będzie to makaron i zamiast mięsa użyjemy kalafiora. Takie spaghetti z kalafiorem. Gorąco zapraszamy do oglądania. Do przygotowania naszego makaronu będziemy potrzebować kalafiora. Jest tutaj mały kalafior, około 500 gramów. Są to same różyczki z tego kalafiora. Jedną puszkę pokrojonych pomidorów. Makaron. My użyjemy makaronu spaghetti, ale możecie również użyć jakiegokolwiek, jakiego chcecie. Sól. Pieprz. Fajnie, gdybyście mieli czerwony pieprz, wtedy podkreśli to danie. Jednak jeżeli nie macie, to użyjecie zwykłego mielonego. 1 łyżka cukru, 2 łyżki kaparów z zalewy, 2 czosnki pokrojone w plasterki, 2 łyżki oliwy oraz ser pecorino, około 60 g startego. Teraz zagotowujemy wodę na naszego kalafiora. Najpierw ją solimy i wrzucamy różyczki kalafiora. Uwaga, bo może chlapać. Zagotowujemy je przez około 3-4 minuty, tak żeby były al dente. Nasz kalafior już troszeczkę zmiękł, więc odcedzamy go. I zabieramy się za robienie sosu. Wlewamy oliwę, damy czosnek. Czosnek przesmażymy około 30 sekund. Po czym dolewamy nasze pomidory. Wszystko razem mieszamy. Dodajemy kapary, mielony pieprz, łyżkę cukru. Solimy całość. I na koniec wrzucamy kalafior. Wszystko razem mieszamy i przysmażamy około 10 minut. W tym czasie możemy wstawić już wodę na makaron. Makaron gotujemy al dente. Podanych proporcji wychodzą 4 porcje, dlatego my dzisiaj sobie połowę naszego sosu odłożymy. No i makaron przykładamy do naszego sosu. Wszystko mieszamy. Część parmezanu wrzucamy od razu do środka, a część zostawiamy sobie do posypania. Oczywiście pecorino, ale parmezan też możecie. Pecorino, przepraszam. Parmezan, jeżeli nie macie, pecorino też myślę, że możecie użyć. Fajnie pachnie. Im bardziej śmierdzący ser, tym lepszy. Na widelec mamy danie, przychodzimy do testu. Tak wygląda nasze danie. Wygląda jakby było z krewetkami. No, tak, bo kalafior się trochę zaróżowił od pomidorów. Dla mnie jakiś makaron i ser to już jest danie okej. Jest to bardzo delikatne danie. Jeżeli nie czujecie potrzeby jedzenia mięsa codziennie, no to takie danie jest fajnym zamiennikiem właśnie standardowego spaghetti. Kapary dają taki specyficzny kawarowy posmak. Makaron musi być koniecznie al dente, żeby był właśnie twardawy, żeby Wam się nie rozpaciał razem z tym makaronem. Sos delikatny, pomidorowy, jest to też dobre danie dla dzieciaków, uważam. Tak. Nie? I te kalafiory bardzo fajnie smakują moim zdaniem. To... Bo nabrało takiego pomidorowego smaku i są lekko chrupiące, bardzo fajne, takie już bym powiedziała nawet trochę wiosenne danie. Myślę, że nawet osoby, które nie lubią zbytnio kalafiorów, to one tutaj taki swój ten klasyczny smak trochę straciły moim zdaniem. Tą goryczkę taką. Taką dziwny posmak. Także dajcie znać, czy Wam się podobał ten przepis. Dodatkowo może Wy chcecie się jako widzowie podzielić swoim przepisem jakimś tajnym na danie za naszym pośrednictwem. Jak najbardziej wysyłajcie nam na maila parakulinarni@gmail.com. Chętnie przetestujemy i jeżeli pozwolicie, to wtedy podzielimy się z szerszą rzeszą naszych odbiorców. Tak jest. Możecie też oznaczać nas oczywiście na Instagramie Para Kulinarni. Tak. Tam pokazujcie nam Wasze interpretacje naszych dań, albo po prostu pokazujcie nam to, co Wy zrobiliście aktualnie do jedzenia. Może my się tym razem zainspirujemy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa. I dodajemy kalafiora. I dodajemy różyczki kalafiora. Ała, ała, kotek, ała. Z podanych proporcji wychodzą... Weź się nie śmiej ze mną.